Witam serdecznie. Słuchajcie, przyjechało zestaw na 20 buteleczek. Przyjechał do kwasów, tak? Mamy tą naszą buteleczkę. To jest 100 ml, tak? Mamy ten nasz sznurek. Kupiliśmy to ze strony jakieś, co oni już mówią, że to jest jakby gotowy zestaw, tak? O, jeszcze serek się zapodział, trzeba dożyć do domu. Tak. I mamy... O, te nasze zakraplacze, tak? Mamy te nasze zakraplacze. Bo wystarczy tak wcisnąć, tak? Niby nie mocno, tak? Na te pierwsze takie zgrubienie. Nie trzeba go dociskać. Mi się też wydaje do samego końca. Jedno mnie zastanawia, czy ta dziurka, która jest od zewnątrz do wewnątrz, czy ona ma być czymś zapchana? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że właśnie nie. Ale zobaczymy. Tutaj już widziałem ten filmik jakiś, że doktor Kwasek mówił, że tu trzeba rozwiercić, więc spoko, mamy rozwiercone, nie? Zrobimy sobie tą pierwszą jakąś tam, o, dla próby, jak to nam wszystko powchodzi, tak? Mamy ten nasz sznureczek, on mówi, że może być ten sznureczek, że nie musi być taki, że on ma być zwinięty oryginalnie, tylko jak trochę nam się rozwali, no to jest, prawda? No i dobra, słuchajcie, nie wiem, czy nie za krótki zrobiłem, ale chyba nie. Dobra, mamy ten nasz sznureczek, on tu dotyka sobie tego naszego dna, tak, jest, elegancko, no i on ma niby, mamy, i ten sznureczek ma być na tej naszej dykcie, my tą dyktę później tak zrobimy, że on ma niby być, że tak, i tu nie dotykając, tak, nie dotykając, tu będzie przybity pineska. Ja mam tych starych pinesek z tego typu takiego, to mi ich nie będzie szkoda, więc tu sobie przypnę pineską, tak, a tu będzie ten sznureczek tak w ten sposób, że ten sznureczek nie będzie dotykał nam tej butelki. O, nawet tak by mogło być, nie? No i zobaczymy. Jedno co tam zajrzę, czy ten otworek, który ma wchodzić od zewnątrz do zewnątrz, bo ten zakrapiacz ma dwa otworki, tak? Na powietrze jest tutaj. No to zobaczymy, czy to tak ma być, że ten jeden otworek ma być otwarty, tak? No i elegancko, mi się podoba zestaw. Teraz pojedziemy do jakiegoś marketu i budowlanego i kupimy tą dyktę na podpanele w wersji właśnie tą, a nie wiem, czy to dobrze nagrałem, no ale właśnie o to niby chodzi, że tu tak, tu ten sznureczek nie ma dodatkowo dotykać nam tej butelki, tu ma dotykać ładnie dna, a tu będzie pineseczką przypięty, nie? Tak. I to niby będzie tak nam, to niby działać, tak? Jeszcze kupimy tą dyktę, właśnie mówię, w budowlanym. Z ciekawy już mam pierdutną, tylko wiem, że jest, nie jest łatwo zdobyć taką igłę długą, że ja mógł tam z ciekawą sobie nabrać, tak? Z tej bańki wtedy i tutaj sobie normalnie to można prawdopodobnie strzyknąć, jakbym miał elegancką strzykawę właśnie przez ten otwór od tego albo tak, nie? Pyk, tutaj pyk, tak, żeby tego nie dotykać, tego kwasu, tak, bo jak on później będzie nam parował z tym sznurkiem, no to, ale to jak dam 100 ml, tak, czy tam 50, to jak postawię. W tym roku ja nie wiem, tej warozy tak nie widzę, nie ma jej, dlatego ja na przykład z tymi ziołomiodami, tak, teraz w tej chwili ruszyłem z tymi, słuchajcie, ziołomiodami, ruszyłem z tymi ziołomiodami ze względu na to, że ja tej warozy nie widzę. Gdybym ja tą warozę teraz widział, no to ja bym przymusowo poczekał, aż ta lipa bardziej drobnolistna w tej wersji przykwitnie i dopiero w tym momencie robił te kwasy, bo coś tam bym wyniuchał na tych ramkach. No ale ja widzę, że tej warozy nie ma aż tak tragicznie, więc spróbujemy do końca tego teraz lipca, tak, zrobić te nasze, słuchajcie, ziołomiody i w tym momencie będziemy próbować dopiero po ziołomiodach, będziemy robić te nasze kwasy. Ale te rodziny, które nie będą robić tych ziołomiodów, a będę widział, że zwyczajnie tam wszystko się dzieje, tak, no to będziemy może robić, tak, szczególnie w tych rodzinkach, które
zanim pójdą przerzucone na dwa korpusy, zanim zostaną rozrzucone na dwa korpusy, to póki są na tym jednym i tam będzie ich dużo, nie? To wtedy zrobimy ten motyw z tym kwasem, tak? No a jak już rodzina siedzi na dwóch korpusach, no to później będziemy już robić tylko na dwóch korpusach, wiadomo. To jest w tej chwili mam kupionych 20 buteleczek, ponieważ z innej strony też jest zamówione 20 buteleczek, ale z tamtej strony coś jest przycinka, więc tu sobie już kupiłem. Zostało to zakupione, przyjechało wszystko nam ładnie, więc w sumie jestem zadowolony. Kwas jest, więc te próby zaraz będziemy robić. Ja zaraz sobie zrobię próbę na tym roju takim, co tam przyniosłem. I teraz ubiłem tam matkę. Ubiłem tam matkę i po prostu na początek chcę sprawdzić na tej rodzinie bezmatecznej, co się stanie ze samymi pszczołami. Ja nigdy nie używałem, słuchajcie, tych kwasów, tak? Dlatego ja po użyciu tego kwasu od razu będę widział po tych pszczach, czy rzeczywiście z nimi się nic nie dzieje, tak? A później będziemy ładować do rodzin, które są mateczne, tak? I będziemy próbować sobie patrzeć właśnie, co się dzieje z tymi rodzinkami, jak mają matkę, tak? Tak, a na początek właśnie zrobimy próbę z tym. Tam rodzinki właśnie są osieroocone, niektóre. I właśnie spróbujemy na tym roju, jako na pierwszym, spróbować, co wyniknie z tym kwasem. One w tej chwili siedzą na dwóch korpusach, więc mi się wydaje, że jakbym tam wlał 50, czy tam nawet tą setkę, tak jak mówią, setkę i tydzień, tak? No to możemy to spróbować zrobić. I tyle. A później będziemy już jechać bardziej na całego i tych buteleczek wcale chyba, wydaje mi się, że nie musi być tyle, ile mam tych rodzin. Po prostu niektóre będą dostawać w tym okresie, niektóre trochę później, trochę wcześniej, nie? Zależy właśnie, co ja z tymi rodzinami będę sobie kombinował i co ja będę o nich chciał, nie? Bo jak będę chciał coś z nich jeszcze powyciągać, no to nie będę teraz ładował kwasu, a później tego cukru, nie? Więc tak, więc jakby uważam, że tak zrobimy to trochę bardziej po kolei. I rok rokiem jesteś nierówny, bo gdyby to było w zeszłym roku, to ja już bym oczywiście te butelki ładował do jakichś tam rodzinek, z których bym nie chciał wykręcić żadnego miodu, nie? Dlatego no, kwestia jest taka, że tej warozy ja specjalnie nie widzę po tych ulach, dlatego jest całkiem spoko. Jeszcze zobaczymy, na przykład ja zrobię test na tej rodzince, co ma na przykład woreczkową, czy ten kwas zrobi to, że ta woreczkowa, bo to jest wirus, nie? No ale zobaczymy, czy te pszczoły może po tym kwasie będą bardziej czyścić, nie? I one się od tego szajsu obczyszczą na raz, może bardziej, tak? Z tego szajsu się obczyszczą na raz i wtedy może też inaczej te rodziny będą, tak? Bo to wiadomo, nie? Kwas zmobilizuje do nadmiernego jakby czyszczenia tego wszystkiego, więc te pszczoły może tak w ten sposób to zadziała, zobaczymy. To by było to wszystko, jeśli chodzi o przedstawienie tego asortymentu, który kupiłem. No, Ewelina powiedziała, że nie mam się babrać w jakieś tam rzeczy, które nie są do końca dla mnie jeszcze opanowane. Później oczywiście tym moim tam sposobem, jak ja wymyślę, że ten krążek może trochę inaczej, tak może kiedyś na to wpadnę, tak? Co by z tym zrobić, żeby ta moja metoda może działała trochę inaczej, tak? Żeby to sprawnie to montować. No ale na chwilę obecną mówiła mi, że dobra, no kupimy to, bo to nie jest jakaś niesamowita cena. Mniej więcej z tym sznurkiem, z tym wyszło tam dwa coś za taki komplet, więc dwa złote z groszem za to, żeby robić to, że te pszczoły nam może od tej warozy będą czyste, tak? No to nie jest tak dużo, plus ten kwas, to naprawdę w stosunku do tego, jakbym miał walić tą chemię amitrazową i inne śmieci, nie? No to jest naprawdę, uważam, że jeśli chodzi pieniężnie, to tak. I tak teraz, słuchajcie, rzeczywiście dotknęłem tego całego urządzenia, tak? I uważam, że no nie ma jakiegoś dramatu czy coś, fajne to, może to być całkiem fajne, mi to pasuje do pszczół, mi to w sumie pasuje, tak? Więc uważam, że ten patent, który sobie wymyślił doktor Kwasek, czy tam powielił go i tak jakby do usprawnił, tak, i użył to w tych pszczołach i tak do końca wymyślił tą procedurę, że po prostu używamy taki motyw i taki będzie, tak, no to uważam, że całkiem w porządku i będziemy właśnie, to będzie kolejna paseka, tak, w Polsce, która będzie robić ten sam motyw. No ale na razie ja nie szalę, nie będę z tym szalał, bo po prostu widzę po tych pszczołach, że te warozy ogromnie ma, tak? W momencie, kiedy właśnie tak, będziemy to wszystko robić, teraz już będzie się zaczęło, więc będziemy oglądać sobie, jak będziemy działać z tymi kwasami. I to było to wszystko, krótkie przedstawienie tego motywu i życzę wszystkim pszczelarzom miłego wieczora.